Cześć, witam Was w materiale poświęconym Xbox Game Pass, czyli usłudze, w której możecie ogrywać kilkaset najlepszych gier na konsole Xbox One oraz komputery z Windowsem 10. Abonament zakupicie w sklepie Xbox osobno lub wykupując abonament Xbox Game Pass Ultimate łączący Game Passa i Golda. Gry dostępne na konsoli Xbox można pobrać zdalnie na Wasze konsole za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass dostępnej na platformach Android i iOS. Z poprzedniego materiału na pewno pamiętacie, że luty zaczął się dla abonentów Game Passa naprawdę dobrze, ale równie dobrze się kończy. Zerknijcie zatem na tytuły, które dołączyły lub dołączają do abonamentu w najbliższym czasie i pamiętajcie, że nowi użytkownicy mogą aktywować pierwszy miesiąc Game Passa za 4 zł. Od 26 lutego na konsoli oraz PC możemy bawić się przy Yakuzie 0, która debiutuje na Xbox One. Pod względem fabularnym Yakuza 0 stanowi swoisty prequel całego cyklu Yakuza, zaś jej akcja przenosi nas do roku 1988 i ukazuje wydarzenia, jakie miały miejsce na 7 lat przed wypadkami przedstawionymi w części pierwszej. Od 25 lutego na konsoli możemy w Game Passie ogrywać Kingdom Hearts 3, trzecią pełnoprawną odsłonę popularnej serii JRPG. Kingdom Hearts 3 jest jednocześnie zwieńczeniem historii rozgrywającej się w oryginalnym uniwersum fantasy, stanowiącym połączenie świata filmów i seriali Disneya ze światem cyklu Final Fantasy. Od 25 lutego na konsoli oraz PC możemy ogrywać Two Point Hospital, czyli strategię ekonomiczną z elementami symulacji. W produkcji przejmujemy kontrolę nad kliniką, a naszym zadaniem jest nie tylko niesienie pomocy potrzebującym, lecz także rozwój swojego własnego szpitalnego biznesu i otwieranie kolejnych placówek. Od 20 lutego na Xbox One możemy ograć w Game Passie Ninja Gaiden 2. W produkcji wcielamy się w rolę nieustraszonego wojownika ninja, który wyrusza na pełną niebezpieczeństw misję mającą na celu pomszczenie zniszczonego przez wrogów klanu oraz uratowanie świata od zagłady. W trakcie rozgrywki zwiedzimy różne zakątki świata, a także przeniesiemy się do podziemnej krainy, gdzie stawimy czoła demonicznym przeciwnikom. Od 25 lutego na konsoli oraz PC możecie ogrywać w usłudze Wasteland Remastered. Jest to poprawiona wersja gry Wasteland, czyli kultowego RPGa z 1988 roku. Wasteland zabiera nas w podróż po zniszczonych podczas wojny nuklearnej Stanów Zjednoczonych, gdzie garstki ocalałych tworzą niewielkie społeczności, walcząc o przetrwanie w nowym, niegościnnym świecie opanowanym przez zmutowane istoty i przestępcze gangi. Do Game Passa na PC w lutym dołącza Indivisible, hybryda gry JRPG, akcji i platformówki, której główna bohaterka, nastoletnia Aina, wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, by uratować przed zagładą wszystko, co kocha i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Od 20 lutego w abonamencie Game Pass na PC możemy ogrywać World of Horror, unikatową mieszankę retro RPG i przygodówki z elementami horroru. Trafiamy w niej do nadmorskiego japońskiego miasteczka i staramy się odkryć prawdę o przerażających wydarzeniach zwiastujących nadejście pradawnych bogów. Także od 20 lutego w abonamencie Game Pass na PC możemy bawić się przy Reigns Game of Thrones. Produkcja zabiera graczy do uniwersum serialu Gry o Tron. Mamy tu do dyspozycji takich bohaterów jak Jon Snow, Tyrion Lannister czy Daenerys Targaryen, a sama gra przedstawia wizję kapłanki Melisandre, w których na żelaznym tronie zasiadają rozmaici bohaterowie serialu. Dostępny od 27 lutego na konsoli Xbox One Jackbox Party Pack 3 od studia Jackbox Games to paczka stanowiąca zbiór prostych minigier dedykowanych wspólnej zabawie w gronie kilku osób. Gracze mogą rywalizować między sobą oraz sprawdzać swój refleks i zdolność do skojarzeń. I tak właśnie prezentuje się lista tytułów dołączających do Game Passa w ostatnim czasie. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam o możliwości wykupienia Xbox Game Pass Ultimate, który łączy w sobie zarówno zalety abonamentu Gold, jak i Game Pass. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie też suba na YouTube i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a ja żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!